To szokująca informacja. Piotrka jest bowiem w Legnicy znany z wieloletniej działalności jako nauczyciel, wychowawca i trener sportowy z zasługami dla miasta. Został już zatrzymany, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, nie tylko za posiadanie dziecięcej pornografii. Prokurator przedstawił 55-letniemu mieszkańcowi Legnicy zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę osób małoletnich poniżej 15 roku życia. Jako wychowawca dzieci i młodzieży Piotrka cieszył się dobrą opinią. Po jego zatrzymaniu do naszej redakcji zgłosiła się jedna z jego wielu byłych uczennic, która przekonuje, że odbierała od niego niepokojące sygnały. Szczerze, kompletnie mnie to nie dziwi, jak on traktował dziewczynę, w sensie takim, że jak się przyszło w spódniczce do szkoły, no to on tych dziewczyn nie pytał, nie miał żony, nie miał kobiety, no coś z nim było nie tak. Prokuratura nie udziela szczegółowych informacji, ale zdecydowane działanie w sprawie Piotra K. pozwala zakładać, że śledczy dysponują obciążającymi go dowodami. Prokurator rejonowy w Legnicy złożył wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd taki wniosek uwzględnił i tymczasowo aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, poszkodowanych przez Piotra K. może być więcej osób. W myśl zaostrzonych kar za przestępstwa seksualne wobec małoletnich, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.